Dzień dobry Państwu. Nazywam się Paweł Nowicki, co zresztą Państwo widzą na planszy. To jest nasze drugie spotkanie w ramach konferencji poświęconej profesjonalizacji kadr w zamówieniach publicznych. Jeszcze raz dziękuję bardzo organizatorom za zaproszenie i możliwość zaprezentowania w dniu dzisiejszym kwestii związanych z nowym instrumentem wprowadzonym przepisami nowej ustawy, czyli z analizą potrzeb i wymagań zamawiającego. Jeżeli mógłbym prosić o zmianę slajdu. Drodzy Państwo, no właśnie, zamiast wstępu taka plansza failing to prepare, prepare to fail, czyli jeżeli źle się do czegoś przygotujesz, to powinieneś się przygotować do tego, że najprawdopodobniej no, poniesiesz jakąś porażkę. To jest takie hasło, niestety nie znalazłem tego zdjęcia w wersji polskojęzycznej, tego mema, ale jest to hasło, które w zasadzie będzie przyświecać całej mojej dzisiejszej prezentacji, z tego względu, że analiza potrzeb i wymagań zamawiającego uregulowana w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych tak naprawdę przenosi ciężar prowadzenia, zarządzania cyklem zamówienia publicznego na etap przygotowania do przeprowadzenia tego postępowania. Oczywiście procedura udzielania zamówienia publicznego jest nadal istotna i jest głównym, wiadomo, przedmiotem ustawy Prawo zamówień publicznych, jednak bardzo dobrze się dzieje, że ustawodawca zdecydował się wskazać, chociaż w pewnym ograniczonym zakresie, instrument, który powoduje, że rzeczywiście w przypadku postępowań o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, bo tego dotyczy analiza potrzeb i wymagań tego typu postępowań, że rzeczywiście, drodzy Państwo, zamawiający przemyśli swoją decyzję zakupową i będzie starał się ją podjąć w sposób jak najbardziej efektywny. To nie jest oczywiście tak, że dzisiaj zamawiający nie planują swoich zakupów, bo oczywiście planują te zakupy. Mamy zresztą obowiązek sporządzania planów zamówień publicznych wynikający z obecnie obowiązującej ustawy. Jednak błędnie się przyjmuje, że planowanie zamówień publicznych w rozumieniu przepisów ustawy PZP jest tym samym, co planowanie prowadzenia jakiejś takiej szerokiej polityki zakupowej zamawiającego. Planowanie zamówień publicznych, nie patrząc na właśnie zarządzanie procesem zamówień publicznych, nie ogranicza się tylko i wyłącznie do tego, że no, mniej więcej szacujemy wartość zamówienia, co będziemy chcieli kupić i wpisujemy to w określony czas w danym roku budżetowym i tak dalej, i tak dalej. My musimy, czy też powinniśmy jako zamawiający podejmować swoje decyzje zakupowe w sposób jak najbardziej świadomy i racjonalny. W taki sposób, żeby optymalizować efektywność ekonomiczną wydatkowanych środków przez zamawiającego. Musimy pamiętać bowiem, że zamawiający będą wydatkować środki publiczne, nie środki prywatne. Ja już mówiłem o tym na naszym ostatnim spotkaniu, ale chciałbym to przypomnieć. Jest taka jakaś taka dziwna zależność, że jeżeli wydatkujemy własne środki, to bardzo staramy się racjonalizować te zakupy. Staramy się przemyśleć to, co chcemy kupić, planujemy te wydatki, zastanawiamy się, co będzie najlepszym rozwiązaniem, gdzie osiągniemy najlepszy efekt. Niestety często zdarza się, że nie robimy, nie powtarzamy tego samego procesu, nie powtarzamy tych samych zachowań, dokonując zakupów publicznych. Oczywiście wpływają na to często czynniki niezależne od osób, które są odpowiedzialne za postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. To jest presja czasu, to jest obciążenie różnego rodzaju szeroko zakreślonymi zadaniami, to jest kwestia tego, że właśnie mamy niedostatecznie efektywną ilość personelu zaangażowanego do danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wreszcie może to po prostu wynikać z tego, że zamawiający posiada małą wiedzę bądź zbyt małą wiedzę na temat rynku właściwego dla przedmiotu zamówienia, co automatycznie powoduje, że to ograniczenie ilości danych no, może wpłynąć negatywnie na efekt udzielanego zamówienia. I teraz ustawodawca podjął się tak naprawdę dosyć trudnego zadania,
aby wyposażyć zamawiającego w instrument, który pomoże mu właśnie w procesach planowania zamówień, pomoże mu w osiąganiu jak najlepszych rezultatów, jak najlepszych wyników na skutek prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia. Dlaczego to jest trudne zadanie? Jest to trudne zadanie w mojej ocenie, dlatego że nie ma rozwiązania, które bym nazwał one size fits all. Nie ma rozwiązania, jednego rozwiązania, które pasuje do każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamówienia się różnią. To nie jest tylko kwestia, czy są to usługi, dostawy, roboty budowlane, czy zamówienia mieszane. One się różnią swoją strukturą, one się różnią swoją wartością, one się różnią poziomem skomplikowania, różnią się tym efektem, który będzie odczuwalny przez odbiorców końcowych przedmiotu zamówienia typu społeczeństwo. W związku z tym jakby istniała potrzeba, żeby uregulować tego typu instrument, ale z drugiej strony trzeba było to zrobić w sposób w miarę elastyczny, tak żeby rzeczywiście zamawiający byli w stanie go zastosować do różnego rodzaju, postępowań, do różnego rodzaju przedmiotów o udzielenie zamówienia. I tutaj właśnie, drodzy Państwo, jeżeli mógłbym prosić o kolejny slajd, pojawia się cykl zamówień publicznych, który jest tłem do tej całej koncepcji, której elementem jest analiza potrzeb i wymagań zamawiającego. Ja ten obrazek pokazywałem już na poprzedniej konferencji, ale przyznam się szczerze, że czytając reakcje różnego rodzaju internautów, dostając nawet maile po ostatniej konferencji, czy czytając komentarze w social media, stwierdziłem, że jeszcze raz go pokażę w dzisiejszej prezentacji, z tego względu, że wiele osób pisało mi, że to jest w ogóle bardzo interesująca kwestia. I wszystkim Państwu oczywiście, którzy się odezwali do mnie po tej konferencji ostatniej, bardzo dziękuję za te komentarze i za różnego rodzaju celne uwagi i spostrzeżenia. Ale rzeczywiście ustawa, nowa ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadza coś takiego, co nazywamy zarządzaniem procesem zamówienia publicznego czy zarządzanie zamówieniami publicznymi. Oczywiście niektórzy zamawiający już te rozwiązania stosują. Rzeczywiście robią zamówienia publiczne, prowadzą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w pewnym cyklu właśnie zarządzania zamówieniami publicznymi. Jednak nie wszyscy zamawiający znają tego typu instrumenty. No i oczywiście pojawiają się też głosy, które też się pojawiły po ostatniej konferencji, kiedy opowiadają o zasadzie efektywności w zamówieniach publicznych, że to są rozwiązania, które są czystą teorią, to się nigdy nie przyjmie w praktyce, a już na pewno się nie przyjmie w Polsce. No jeżeli będziemy, drodzy Państwo, tak myśleć i tak podchodzić do zamówień publicznych, to zdecydowanie potrzebujemy profesjonalizacji. To nie ulega żadnej wątpliwości. Teraz wracając do naszego slajdu. W tym cyklu zarządzania zamówieniami publicznymi mamy trzy główne etapy. Mamy etap planowania, mamy etap już przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i mamy oczywiście etap implementacyjny, mamy etap realizacji zamówienia publicznego. I to jest jakby kontinuum, to jest krąg, który cały czas się toczy. Przechodzimy od planowania poprzez prowadzenie postępowania, udzielenie zamówienia do realizacji, wyciągamy lekcje z tej realizacji i planując kolejne zamówienia publiczne, staramy się właśnie te lekcje wykorzystać, staramy się tak przeprowadzić analizę zamówienia publicznego, żeby wybrać optymalny instrument, który pozwoli nam osiągnąć najlepsze efekty w danym zamówieniu publicznym. W związku z tym, tak jak powiedziałem, nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, ona nie tyle wprowadza instytucję, instrument pod tytułem analiza potrzeb i wymagań zamawiającego. Ona wprowadza pewną całościową koncepcję, taką trójelementową, gdzie mamy po pierwsze zasadę efektywności, po drugie mamy analizę potrzeb i wymagań i po trzecie mamy raport z realizacji zamówienia publicznego. I tutaj no, będę może się powtarzał, ale to jest moim zdaniem bardzo istotne. Trzeba pamiętać, drodzy Państwo, że te trzy elementy ustawy się po prostu ze sobą łączą i jeden wynika z drugiego, jeden element uzupełnia kolejne elementy i musimy mieć to w swojej świadomości. I oczywiście dobrze by było, żeby w praktyce zakupowej zamawiających rzeczywiście posługiwać się takim cyklem zamówień publicznych, starać się w sposób płynny przechodzić przez te właśnie etapy zarządzania zamówieniami publicznymi w taki sposób, żeby cały czas podnosić jakość prowadzonych postępowań, a tym samym
jakby powodować, że efekty udzielanych zamówień będą coraz lepsze i coraz bardziej odczuwalne. Jeżeli mógłbym prosić o zmianę na kolejny slajd. Czy mogę prosić o zmianę slajdu? O, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, no i właśnie, mamy tutaj, zobaczcie, artykuł 83 ustęp 1 nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, który wskazuje, że zamawiający publiczny przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia dokonuje analizy potrzeb i wymagań, uwzględniając rodzaj i wartość zamówienia. To, co trzeba w tym momencie podkreślić, to to, że zwróćcie Państwo uwagę, że przepis dotyczy tylko i wyłącznie, tak jak powiedziałem wcześniej, postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość jest równa lub przekracza wartość progów unijnych. Zatem ustawodawca zadecydował, że tego typu analizę należy prowadzić w postępowaniach właśnie unijnych, a nie w postępowaniach krajowych. Oczywiście jest to uzasadnione tym, że w postępowaniach unijnych po prostu wydatkujemy większe pieniądze. Tak, wartość tych zamówień jest o wiele większa niż wartość postępowań krajowych. Z jednej strony jakby jest tutaj konieczność zapewnienia właśnie tych najlepszych efektów wydatkowania środków publicznych o znacznej wartości, a z drugiej strony ustawodawca, no tak mi się wydaje, wziął pod uwagę jednak koszty administracyjne występujące po stronie zamawiającego, chociażby sam fakt, że wykonanie takiej analizy potrzeba, do wykonania takiej analizy potrzeba zaangażowania no, członków personelu zamawiającego. Taka analiza wymaga czasu, wymaga poświęcenia odpowiedniej uwagi, tak żeby rzeczywiście wnioski z niej płynące mogły zostać w sposób prawidłowy zaimplementowane, czy też po prostu wykorzystane w zamówieniu, w konkretnym zamówieniu publicznym. I dlatego też taka analiza została przewidziana dla postępowań unijnych, a nie została przewidziana dla postępowań krajowych. No ciężko, drodzy Państwo, byłoby uzasadnić konieczność sporządzania szerokiej analizy potrzeb i wymagań, uwzględniającej ryzyka, warianty realizacji zamówienia, możliwość realizacji zamówienia własnymi siłami itd., itd., własnymi zasobami, w sytuacji, gdzie udzielamy zamówienia o wartości 30-40 milionów złotych, a taką samą analizę mielibyśmy wykonywać w postępowaniu o wartości na przykład 140 tysięcy złotych. W związku z tym no, wydaje się, że jakby jest to rozsądne, jeżeli popatrzymy na taki postulat efektywności ekonomicznej samego prawa i pewnej proporcjonalności rozwiązań przyjmowanych przez ustawodawcę, to rzeczywiście takie uzasadnienie wprowadzenia tej analizy ma sens. Oczywiście nie oznacza to, drodzy Państwo, że nie powinniśmy analizować swoich potrzeb zakupowych w postępowaniach krajowych. Tyle tylko, że ustawa w tym miejscu milczy, nie wprowadza żadnego obowiązku właśnie w taki sposób, jak wprowadziła go dla zamawiających publicznych w postępowaniach unijnych. Bo nie ulega wątpliwości, drodzy Państwo, że przepis jest przepisem obligatoryjnym. Zastosowanie tej analizy potrzeb i wymagań jest konieczne w sytuacji, kiedy jesteśmy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia i tylko w zasadzie w dwóch przypadkach możemy od tej analizy odstąpić, w sytuacjach, kiedy rzeczywiście istnieje taka pilna potrzeba udzielenia zamówienia bądź wystąpiły jakieś nieprzewidziane okoliczności, które właśnie powodują sytuację, że należy udzielać zamówienia w sposób pilny, tylko i wyłącznie w zakresie zamówień z wolnej ręki czy też negocjacji bez ogłoszenia. I teraz, drodzy Państwo, jakbym mógł poprosić o zmianę na kolejny slajd, bo to jest jakby to, co jest najważniejsze. Artykuł 83 ustęp 2 wskazuje, co analiza powinna obejmować. Ja zaraz oczywiście omówię ten zakres analizy potrzeb i wymagań w sposób szerszy. Chciałbym tutaj jednocześnie podkreślić, że moja wiedza wynikająca, jakby dotycząca tej analizy potrzeb i wymagań, to nie jest tylko i wyłącznie moja własna praca analityczna, ale w dużej mierze tutaj też, przyznam się szczerze, wykorzystuję wspólną pracę, którą wykonaliśmy w ramach Rady Zamówień Publicznych z, przede wszystkim z panią prezes Ewą Wiktorowską i z panem doktorem Janem Stylińskim, uwzględniając też oczywiście uwagi kolegów i koleżanek z Rady Zamówień Publicznych i uwagi przedstawicieli urzędów, w tym oczywiście przede wszystkim pana prezesa Nowaka.
I zwróćcie Państwo uwagę, przepis jest skonstruowany w taki sposób otwarty. Przepis wskazuje, że analiza powinna obejmować, czy obejmuje w szczególności, w związku z tym nie jest to katalog zamknięty. Oznacza to, że analiza może przewidywać również, czy obejmować jakieś inne elementy, w zależności od tego, jaka będzie struktura zamówienia, w zależności od tego, jaki będzie poziom komplikacji zamówienia, jaki jest rynek właściwy dla przedmiotu zamówienia, czy to zamówienie jest bardzo ryzykowne, bo jest na przykład bardzo innowacyjne, czy też jest to zakup standardowy, jednakże o wysokiej wartości, bo przekraczającej wartości unijne. W związku z tym to, co mamy tutaj uregulowane w artykule 83 ustęp 2, to jest tylko pewien schemat, to są pewne punkty, które powinniśmy objąć w analizie, natomiast nie oznacza to, że nie możemy w tej analizie obejmować innych elementów, które nie zostały w ustawie, wymienione. I analiza obejmuje, drodzy Państwo, badanie możliwości zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb z wykorzystaniem zasobów własnych. Analiza obejmuje rozeznanie rynku w aspekcie alternatywnych środków zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb i w aspekcie możliwych wariantów realizacji zamówienia, bądź też wskazuje, że istnieje tylko jedna możliwość wykonania zamówienia. Sam kształt tego przepisu, tak jak powiedziałem na początku, stworzenie tej normy nie było proste. Ja zakładam, że tutaj naprawdę długo prawodawca zastanawiał się nad tym, jakich słów ubrać, jak to uregulować, bo sam kształt tego przepisu, zwróćcie Państwo, jego treść wskazuje już pewne wątpliwości interpretacyjne. Pojawia się chociażby kwestia tego, co to znaczy, że mamy zaspokoić jakieś zidentyfikowane potrzeby. Co to oznacza, że te potrzeby mogą być identyfikowane, te zidentyfikowane potrzeby mogą być wykorzystywane za pomocą zasobów własnych. Co to są alternatywne środki zaspokojenia owych potrzeb. No, istnieje tutaj rzeczywiście pewne pole do różnej interpretacji, ale jak postaram się Państwu dzisiaj pokazać, tak naprawdę ta interpretacja nie jest taka trudna. Po prostu dotyczy różnych możliwości działań faktycznych zamawiającego w odniesieniu do rynku właściwego i dla przedmiotu zamówienia i oczywiście do samego przedmiotu zamówienia. I prosiłbym o zmianę slajdu na kolejny. Dalej, drodzy Państwo, przepis wskazuje, że analiza nie tylko obejmuje pewne elementy, ale musi wskazywać orientacyjną wartość zamówienia dla każdego ze wskazanych wariantów. Musi wskazywać możliwość podziału zamówienia na części, bądź oczywiście brak takiej możliwości, przewidywany tryb udzielenia zamówienia, możliwość uwzględnienia aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych zamówienia oraz ryzyka związane z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia. Ta część tych przepisów, którą mamy na slajdzie, wydaje mi się, drodzy Państwo, jednak, że to jest to większe wyzwanie i będzie to większe wyzwanie dla zamawiających. Chociażby ze względu na to, że musimy zidentyfikować w naszych potrzebach zakupowych możliwość uwzględnienia aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, czyli musimy się nad tym zastanowić, czy rzeczywiście możemy te aspekty w ogóle zrealizować w ramach zamówienia publicznego. I tutaj nawiążę do tego, co już mówiłem na poprzedniej konferencji, być może nie wszyscy Państwo mieli okazję to słyszeć, że nie każde zamówienie publiczne, to trzeba od razu podkreślić, musi uwzględniać tego typu aspekty, bo po prostu nie każde zamówienie publiczne nadaje się do tego, żeby włączać do zamówienia publicznego aspekty innowacyjne, aspekty środowiskowe czy aspekty społeczne. Jak Państwu pokażę, niektóre z tych aspektów oczywiście wynikają z samej ustawy, natomiast pozostałe będą jakby tylko i wyłącznie zależało od zamawiającego, od tego, jak on będzie opisywał przedmiot zamówienia, czego będzie w ramach tego postępowania żądał. I to, co jest w piątym punkcie, ryzyka związane z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia, to jest, wydaje się, największe wyzwanie dla zamawiających, z tego względu, drodzy Państwo, że rzadko takie ryzyka są rzeczywiście w ogóle analizowane przez zamawiających publicznych. Pewnie przez niektórych bardziej, przez niektórych mniej, inni w ogóle się nie zajmują analizą ryzyka, ale wynika to przede wszystkim z tego, że, drodzy Państwo, no, kategoria ryzyka nie jest kategorią de facto prawa zamówień publicznych, czy w ogóle nie jest kategorią prawa. Tak? To nie jest pojęcie wywodzące się z prawa. W związku z tym ciężko jest rozmawiać o
wskazaniu ryzyk w analizie potrzeb i wymagań, jeżeli my nie wiemy, w jaki sposób te ryzyka identyfikować, co się powinno pod tym kryć i jeżeli już je zidentyfikujemy, to co powinniśmy dalej z nimi zrobić. W związku z tym rzeczywiście jest tutaj zarówno pole do różnego rodzaju interpretacji tego przepisu, jak też zakładam do różnego rodzaju praktyk, które będą na gruncie tego przepisu się pojawiały. Przy czym w mojej ocenie ten przepis, ta instytucja, ten instrument pod tytułem analiza potrzeb i wymagań, to jest wskazanie pewnego rodzaju standardu postępowania zamawiającego. To jest pokazanie, w jakim kierunku te postępowanie przygotowawcze zamawiającego powinno zmierzać, co on powinien uwzględnić, co powinien wskazywać w swojej analizie. Natomiast zakres tej analizy w sensie takim ilościowym oraz dokładność tej analizy, również aspekty, uwzględnianie innych aspektów niż te, które będą wynikały, czy wynikają, przepraszam, z tego przepisu, to oczywiście będzie zależało, tak jak już powiedziałem, od samego przedmiotu zamówienia, od tego, jak skomplikowane, jak duże będzie dane zamówienie publiczne, czego ono będzie dotyczyło i rzeczywiście w jaki sposób będziemy mogli je sobie skategoryzować, czy jest to zakup standardowy, czy jest to zakup jakiegoś wysokiego ryzyka, gdzie rzeczywiście powinniśmy poświęcić więcej czasu na jego przygotowanie. To, co jest istotne, drodzy Państwo, to jest chyba to, żebyśmy zrozumieli, że im lepiej przygotujemy analizę potrzeb i wymagań, im bardziej się do tego przyłożymy, tym rzeczywiście mniej rzeczy nas zaskoczy na etapie realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Będziemy w stanie lepiej zarządzać po samym postępowaniu, prowadzeniu postępowania. To postępowanie będzie w zasadzie już taką tylko subsumpcją tego, co wykonaliśmy w postępowaniu przygotowawczym. Jeżeli udzielimy zamówienia publicznego, łatwiej nam też będzie zarządzać umową w sprawie zamówienia publicznego, z tego względu, że zakładam, zidentyfikowaliśmy większość ryzyk, byliśmy w stanie im zapobiec, chociażby poprzez, nie wiem, wprowadzanie odpowiednich klauzul modyfikacyjnych do umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z tym nie chciałbym, żebyśmy traktowali tą analizę potrzeb i wymagań jako kolejny obowiązek zamawiających, który tak de facto spada na osobę odpowiedzialną za dane zamówienie publiczne. Czyli nie chciałbym, żebyśmy to traktowali jako zło konieczne, jako kolejny wymysł ustawodawcy, który właśnie nakłada te nowe obowiązki na zamawiających, ale rzeczywiście, żebyśmy spojrzeli na tą analizę potrzeb i wymagań jako istotny i konieczny element procesu profesjonalizacji zamówień publicznych, zarówno profesjonalizacji samych kadr, bo będzie to wymagało oczywiście odpowiedniego przygotowania się osób, czy jakby nawet no, sięgnięcia do nowej wiedzy, typu właśnie zapoznanie się z tym, jakie ryzyka mogą występować w zamówieniach publicznych, jak też w ogóle profesjonalizacji całych instytucji zamawiających i całego procesu udzielania zamówień publicznych. Jeżeli mógłbym prosić o zmianę slajdu, no właśnie, drodzy Państwo, mamy tutaj kilka takich wątpliwości przeze mnie wskazanych, które wydaje się mogą się nasunąć na skutek analizy tej treści przepisu właśnie wskazanego na slajdach poprzednich. Po pierwsze, drodzy Państwo, jaki jest cel analizy potrzeb i wymagań? Bo przepis mówi tylko, że po prostu przed wszczęciem postępowania zamawiający dokonuje analizy potrzeb i wymagań i przepis wskazuje, co analiza ma obejmować, w szczególności, więc znowu, nawet nie jest to katalog zamknięty i co powinna wskazywać. Natomiast przepis nie wskazuje, po co tą analizę mamy wykonywać, tak? Po co tą analizę mamy sporządzać. Cel analizy oczywiście będzie nam również jakby determinował jej zakres. To też musimy o tym, drodzy Państwo, pamiętać. Zakres, który jest sformułowany w sposób otwarty, no jednak mimo wszystko będzie właśnie determinowany przez sam cel tej analizy, jak postaram się to właśnie Państwu za momencik wykazać. Drugie pytanie, kiedy należy wykonać analizę potrzeb i wymagań? Bo przepis mówi tylko, że mamy to zrobić przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, natomiast nie mówi dokładnie kiedy. To przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia rzeczywiście może się okazać bardzo pojemnym takim pojęciem. Przyznam się szczerze, że tutaj nawet wspieraliśmy się na łonie Rady Zamówień Publicznych o to właśnie, kiedy jest najlepszy moment do sporządzania tej analizy, czy powinno być to wtedy, kiedy w ogóle planujemy zamówienia publiczne, tworzymy plany finansowe, czy też rzeczywiście już przed wszczęciem konkretnego postępowania, a może powinien być to jakiś proces taki
trwały, tak, który będzie się po prostu rozwijał od momentu planowania do momentu już udzielenia samego zamówienia publicznego, gdzie rzeczywiście nabywamy nowe informacje, cały czas analizujemy i w końcu mamy jakby pełną analizę potrzeb i wymagań i dlatego możemy wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Kolejne pytanie, drodzy Państwo, w jakiej formie, jeżeli moglibyśmy wrócić do slajdu poprzedniego, właśnie kolejne pytanie to jest, w jakiej formie należy sporządzić analizę potrzeb i wymagań. Tutaj ustawa w zupełności milczy, nie przesądza o tym, czy to ma być jeden dokument, czy to ma być kilka dokumentów, czy to w ogóle musi być udokumentowana czynność zamawiającego, właśnie sporządzenie tej analizy potrzeb i wymagań. I ostatnie pytanie, drodzy Państwo, kto powinien sporządzać analizę potrzeb i wymagań? Wydaje się, że, drodzy Państwo, tak jak przynajmniej z mojego własnego doświadczenia, z pytań, które dostaję na różnego rodzaju szkoleniach, przede wszystkim oczywiście od samych zamawiających, wynika, że pracownicy odpowiedzialni za zamówienia publiczne po prostu boją się tej analizy, boją się tego, że to spadnie na tą jedną konkretną osobę, tego specjalistę do spraw zamówień publicznych i ta osoba będzie sobie musiała z tą analizą po prostu poradzić. Więc wydaje się, że jest to bardzo istotne i ważkie pytanie. Tyle tylko, że znowu ustawa nie przesądza, kto jest odpowiedzialny, kto ma dokładnie u tego zamawiającego wykonać analizę potrzeb i wymagań, tylko po prostu stanowi, że zamawiający publiczny muszą dokonać tej analizy potrzeb i wymagań. I teraz bym prosił o zmianę slajdu na kolejny. Potrzeba zamawiającego. Zanim dojdziemy już do celu, no to spójrzmy, drodzy Państwo, na kwestię tej zidentyfikowanej potrzeby, bo tak naprawdę to już nam mówi o tym, w jakim kierunku idziemy, jeżeli chodzi o cel wykonywania, sporządzania analizy potrzeb i wymagań. Potrzeba, drodzy Państwo, no nie znajdziemy takiej definicji w ustawie, natomiast jest taki dokument Komisji Europejskiej opublikowany w lutym 2018 roku, który mają Państwo, z którego cytat mają Państwo na slajdzie. Oczywiście dokument jest o wiele szerszy, więc ja tylko wyciągnąłem pewne aspekty takie potrzebne do tej prezentacji z tego dokumentu. I tam Komisja Europejska wskazuje, że potrzeba jest odzwierciedleniem luki w zdolnościach sektora publicznego do realizowania swoich zadań. Nie stanowi potrzeby ani produkt, ani usługa, którą chcemy uzyskać. Jest to funkcja, której brakuje, aby osiągnąć cel i podjąć działanie. I Komisja Europejska pokazuje tam w tym dokumencie różnego rodzaju przykłady takich identyfikowania takich potrzeb. Takim bardzo dobrym i prostym przykładem tak naprawdę, którym się posługuje Komisja Europejska, jest kwestia zakupu drukarek. Komisja wskazuje, że potrzebą nie jest zakup drukarki, tylko potrzebą zamawiającego jest konieczność drukowania dokumentów. I to jest zidentyfikowana potrzeba zamawiającego. I w tym momencie zamawiający powinien się zastanowić, czy rzeczywiście no, kupić tą drukarkę i drukować samodzielnie, czy też może zlecić na rynku gdzieś zewnętrznie, na rynku konkurencyjnym po prostu druk tych dokumentów. Więc potrzeba jest taka, że musimy drukować dokumenty, natomiast jej jakby rozwiązaniem będzie konkretne zamówienie publiczne, bądź to na dostawę drukarki, bądź to na zlecenie usługi właśnie druku i konfekcjonowania tych dokumentów. W związku z tym to nie jest tak, drodzy Państwo, jakby z tego dokumentu wynika, jeżeli chodzi o Komisję Europejską, że powinniśmy podejść do tych potrzeb zamawiającego, do tej identyfikacji potrzeb zamawiającego w taki sposób funkcjonalny. Powinniśmy się zastanowić, co chcemy osiągnąć i dopiero dochodzić do tego, w jaki sposób chcemy to osiągnąć, w jaki sposób ten cel zostanie zrealizowany. I tutaj bym prosił o kolejny slajd. No i właśnie, i w ten sposób możemy jakby, rysuje nam się, drodzy Państwo, ten cel analizy potrzeb i wymagań. Celem analizy potrzeb i wymagań jest przygotowanie zamawiającego do racjonalnego i efektywnego ekonomicznie wydatkowania środków publicznych. Bo zobaczcie, drodzy Państwo, z jednej strony poprzez analizę potrzeb i wymagań my prowadzimy już pewną politykę zakupową. To jest instrument polityki zakupowej zamawiającego. Przygotowujemy się, wymuszamy to przygotowanie na zamawiającym do dokonywania jak najlepszych zakupów. Oczywiście ja cały czas zakładam, że rzeczywiście zamawiający podszedł do tej analizy w sposób rzetelny, pracownicy zamawiającego ją zrobili w sposób dokładny, nie na zasadzie kolejnego dokumentu, który trzeba dorzucić do kupki, tylko po prostu rzeczywiście zapoznali się z tym przedmiotem zamówienia, z tym rynkiem właściwym,
zidentyfikowali wszystkie możliwe opcje realizacji tego zamówienia, warianty, wybrali ten najlepszy. Ale z drugiej strony, zobaczcie, drodzy Państwo, ta analiza potrzeb i wymagań już na gruncie naszej ustawy Prawo zamówień publicznych tak naprawdę jest instrumentem, który pozwala nam na realizację zasady efektywności ekonomicznej opisanej w artykule 17 ustępie 1. Bo to nie jest tak, drodzy Państwo, że analiza potrzeb i wymagań to jest instrument, który pojawił się w pewnej próżni, tak, że on nie dotyczy żadnych innych elementów, które są określone w ustawie. Właśnie ten cel analizy potrzeb i wymagań, gdzie popatrzymy, że mamy identyfikować właśnie te nasze potrzeby, mamy szukać jak najlepszych możliwości do rozwiązywania tych potrzeb, tak, do zaspokajania tych potrzeb, leży de facto w tej zasadzie efektywności ekonomicznej. I tutaj bym prosił o zmianę slajdu. To jest, drodzy Państwo, ta zasada, o której mówiliśmy zresztą ostatnio. Zasada efektywności zamówienia. Z jednej strony zamawiający ma udzielić zamówienia tak, żeby zagwarantować najlepszą jakość dostaw, usług oraz robót budowlanych uzasadnionych charakterem zamówienia w ramach środków, które może przeznaczyć na jego realizację, a z drugiej strony musi zapewnić uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów społecznych, środowiskowych oraz gospodarczych, jeżeli one są możliwe do osiągnięcia w stosunku do poniesionych nakładów. Tyle tylko, drodzy Państwo, że żeby zrealizować tą zasadę, no to przed wszczęciem postępowania ja się muszę zastanowić nad tym, jak dojść do tego, że rzeczywiście osiągnę najlepszą jakość, że moje zamówienie będzie najbardziej efektywne, że ta efektywność będzie zoptymalizowana w stosunku do tego, ile mogę wydać pieniędzy na realizację tego zamówienia, w stosunku do tego, jaki mam czas na to, żeby się przygotować, w stosunku do tego, ile mogę zaangażować personelu itd., itd. Ja muszę mieć chwilę takiego jakby oddechu, który złapię przed wszczęciem postępowania, gdzie rzeczywiście ja sobie to przemyślę, zastanowię się na spokojnie i dopasuję te elementy właśnie do tego postępowania, które będę zaraz wszczynał. Tak jak powiedziałem, niektóre zamówienia standardowe będą wymagały mniejszego zaangażowania ze strony personelu zamawiającego, inne z kolei będą wymagały gdzieś nawet zasięgnięcia jakichś opinii eksperckich, zanim w ogóle będziemy mogli postępowanie o udzielenie zamówienia wszcząć i w sposób efektywny przeprowadzić, efektywny w tym sensie, że rzeczywiście zawrzemy umowę z najlepszym wykonawcą, którego mogliśmy wybrać, takim wykonawcą, który zaoferował nam najlepszą, najkorzystniejszą ofertę i on rzeczywiście w sposób efektywny zrealizował to zamówienie. Z drugiej strony musimy mieć czas, żeby się zastanowić nad tym, czy rzeczywiście ja jestem w stanie uzyskać jakieś efekty strategiczne, te cele strategiczne, społeczne, środowiskowe, gospodarcze, związane z promowaniem innowacyjności w zamówieniach publicznych i tak dalej. W związku z tym to też musi być decyzja bardzo przemyślana, bo zwróćcie Państwo uwagę, jeżeli nawet wpiszę gdzieś pod wpływem chwili, załóżmy do opisu przedmiotu zamówienia, coś, co okaże się niewykonalne, bądź coś, co mi przedroży bardzo mocno oferty, to ja tego postępowania po prostu nie rozstrzygnę. W związku z tym ja nie udzielę tego zamówienia w taki sposób. Stracę czas, stracę jakieś koszty, które już zamawiający poniósł. Być może koszty poniosą też wykonawcy. W związku z tym rzeczywiście powinniśmy przygotowywać się do tego udzielenia zamówienia publicznego na spokojnie. To trzeba też podkreślić, bo i przede wszystkim trzeba to chyba podkreślać i cały czas uzmysławiać osobom, które nie tyle udzielają zamówień publicznych, co które są ich przełożonymi. Te osoby potrzebują też czasu. Zamówienia publiczne tak naprawdę nie lubią presji czasu. Jeżeli chcemy w bardzo dobry sposób przygotować się do udzielenia zamówienia, no to w tym momencie tego czasu potrzebujemy. Oczywiście pomijam w tym momencie te sytuacje, o których wspomniałem na początku, czyli tą pilną potrzebę i tak dalej, tego typu sytuacje. Natomiast tam, gdzie rzeczywiście jesteśmy w stanie to sobie zaplanować, to powinniśmy ten czas na wykonanie odpowiednich analiz po prostu mieć. I tak jak Państwu powiedziałem, ten artykuł 17, ta zasada efektywności, ona nam pokazuje tak naprawdę tą optykę analizy potrzeb i wymagań. Mamy zasadę efektywności i analiza potrzeb i wymagań, ona pozwala nam spełnić tą zasadę, ona pozwala nam przygotować się do spełnienia tej zasady, może tak bym powiedział. Tak, bo rzeczywiście analiza potrzeb i wymagań jest tego typu analizą, która powoduje, że
przynajmniej zakładam, że postępowanie, które wszczynam, które będę prowadził i to udzielenie tego zamówienia publicznego, to jest najlepsza z możliwych dla mnie opcji realizacji tego przedsięwzięcia, realizacji tego zadania, zaspokojenia tej zidentyfikowanej potrzeby zamawiającego właśnie w perspektywie zasady efektywności zamówienia. Jeżeli rzeczywiście tak będzie, no to wydaje się, że nie ma się tutaj już o nic martwić, bo zasada efektywności po prostu zostanie zrealizowana. Jeżeli mógłbym prosić o kolejny slajd. No właśnie, drodzy Państwo, i teraz z tego celu tak naprawdę, jeżeli sobie połączymy to z zasadą efektywności, to zwróćcie Państwo uwagę, że ona ewidentnie wpływa nam na zakres analizy, który jest przewidziany w przepisie artykułu 83 ustawy. Bo z jednej strony mamy właśnie badanie możliwości zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb z wykorzystaniem zasobów własnych. I tutaj trzeba, drodzy Państwo, zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ja przyznam się szczerze, że sam musiałem troszeczkę zrewidować swoje poglądy, czytając ten przepis, analizując go i rozmawiając z koleżankami i kolegami z Rady Zamówień Publicznych oraz z Urzędu Zamówień Publicznych, bo rzeczywiście jeżeli analiza potrzeb i wymagań została wpisana do ustawy Prawo Zamówień Publicznych i przepis wyraźnie wskazuje, że przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonujemy takiej analizy, to trzeba przyjąć, że tą opcją podstawową, od której wychodzimy, jest rzeczywiście zamówienie publiczne. W związku z tym to jest nasze założenie. My chcemy udzielić zamówienia publicznego. Jednak zakres analizy wskazuje, że powinniśmy też mieć tą możliwość, czy powinniśmy zbadać tą możliwość zaspokojenia tych zidentyfikowanych potrzeb z wykorzystaniem zasobów własnych. W związku z tym to może oznaczać, że powinniśmy też sprawdzić, czy zamawiający może lepiej, w sposób bardziej efektywny zrealizować daną, czy zaspokoić daną potrzebę poprzez wykorzystanie zasobów własnych, w sensie zrobienie to własnymi siłami, czyli jednak nie będzie to zamówienie publiczne, tylko po prostu własnymi siłami realizuje to zamówienie, czy też zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb z wykorzystaniem zasobów własnych to jest jednak zamówienie publiczne, ale takie zamówienie publiczne, w którym my na przykład udostępniamy coś ewentualnym przyszłym wykonawcom, chociażby, no nie wiem, jakieś zasoby techniczne, tego typu sprawy. Więc to może rzeczywiście zakres tego badania może być szeroki. To nie jest tylko i wyłącznie kwestia tego, czy mogę to zrobić sam, czy też muszę to zrobić na zewnątrz, bo ja już jakby pierwotnie zakładam, że chciałbym to zrobić w ramach zamówienia publicznego. Teraz tylko sprawdzam, czy rzeczywiście jest to dla mnie najbardziej efektywne rozwiązanie. Jeżeli chodzi o rozeznanie rynku i te alternatywne środki zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb, może się właśnie, drodzy Państwo, okazać, że rozeznając rynek, zamawiający jednak dojdzie do wniosku, że no nie wiem, jest na przykład nikłe zainteresowanie zamówieniem publicznym, że być może powinien w związku z tym użyć jakiegoś innego instrumentu, niekoniecznie zamówienie publiczne, może to powinna być koncesja na usługi lub roboty budowlane. Może to powinno być partnerstwo publiczno-prywatne. Tutaj pamiętajmy, że takie informacje możemy właśnie dostać z samego rynku. Analiza potrzeb i wymagań nie mówi, w jaki sposób to rozeznanie rynku może zostać wykonane. Z jednej strony oczywiście w przypadku prostych zamówień rozeznanie rynku może polegać po prostu na analizie, nie wiem, informacji dostępnych w internecie, na analizie informacji płynących z poprzednich postępowań zamawiającego itd., itd. Ale z drugiej strony istotnym elementem analizy tego rozeznania, przepraszam, rynku są wstępne konsultacje rynkowe, czyli no, w uproszczeniu dzisiejszy dialog techniczny, bo kto będzie lepiej znał rynek właściwy dla przedmiotu zamówienia, jak nie sami wykonawcy. Tam, gdzie rzeczywiście zamówienie poprzez swój sposób skomplikowania, poprzez swoją wartość i ewentualne jakby ryzyko istniejące po stronie wykonawców będzie tego wymagało. Może powinniśmy poświęcić czas i właśnie rozeznać rynek, w jaki sposób powinniśmy to założone zamówienie przeprowadzić, ewentualnie identyfikując właśnie alternatywne środki zaspokojenia tych naszych potrzeb, bo być może wykonawcy nam powiedzą, że zakładam, to jest oczywiście czysta teoria, że oni nie są zainteresowani zamówieniem publicznym, ale już na przykład PPP, gdzie to ryzyko by było zoptymalizowane, bardziej by się rozkładało po obu stronach, umowa byłaby dłuższa, to już jak najbardziej tak.
Rozeznanie rynku to jest też właśnie czyli alternatywne środki zaspokojenia tych zidentyfikowanych potrzeb, ale to są też możliwe warianty realizacji zamówienia. Możliwe warianty realizacji zamówienia, bądź wskazanie, że jest wyłącznie jedna możliwość wykonania tego zamówienia. To mogą być warianty technologiczne, to mogą być warianty uwzględniające jakieś aspekty nawet środowiskowe, społeczne. Czyli de facto robimy w tym momencie, nie mówię, że zawsze, bo też nie chciałbym tutaj powiedzieć, że trzeba to zrobić w każdej analizie, ale zbliżamy się tutaj troszeczkę do takiej analizy, takiego, możemy powiedzieć, studium wykonalności, tak, tego naszego zamówienia. Pokazanie wariantów realizacyjnych właśnie w kontekście tego, co zaraz będzie na kolejnym slajdzie, i sprawdzenie ich orientacyjnej wartości, możliwości w ogóle realizacji technologicznych, technicznych itd., itd. Jeżeli moglibyśmy przerzucić slajd, o właśnie, dziękuję. I teraz zobaczcie, drodzy Państwo, podajemy w tej analizie orientacyjną wartość zamówienia dla każdego ze wskazanych wariantów realizacji zamówienia. Znowu, ustawa nie posługuje się, nie definiuje nam tego pojęcia orientacyjnej wartości. Natomiast nie jest to szacunkowa wartość zamówienia, tak? Bo szacunkowa wartość zamówienia została zdefiniowana, to jak jej dokonujemy i w którym momencie jej dokonujemy. Zakładam więc, że orientacyjna wartość zamówienia będzie wynikała po prostu z przyjętych założeń do planu finansowego zamawiającego. Tak? Tam jest ta orientacyjna wartość, więc ona może też oczywiście ulec pewnej zmianie, w tym sensie, że no nie wiem, analizując rynek, badając rozwiązania dostępne na rynku, może się okazać, że zamawiający przeszacował pewne kwestie bądź ich niedoszacował. W związku z tym od razu w tej analizie te orientacyjne wartości różnych wariantów powinny nam to wykazać. Oczywiście jest to potrzebne do tego, żebyśmy podjęli decyzję o realizacji zamówienia oczywiście w jak najlepszy sposób, ale też w ramach naszych możliwości finansowych, bo może się okazać, że to, co sobie, przepraszam, założyliśmy pierwotnie, niestety nam się nie uda, bo po prostu brakuje nam na to pieniędzy. Kwestia możliwości podziału zamówienia na części. Tutaj, drodzy Państwo, wydaje się, że czasem praktyka podziału zamówienia na części jest po prostu niewłaściwa. Staramy się dzielić zamówienia na części na zbyt małe części i zbyt często. Zwróćcie Państwo uwagę, że dyrektywy unijne z 2014 roku, one rzeczywiście jako opcję podstawową w postępowaniach unijnych wskazują podział zamówienia na części, ale one nie mówią, że to jest zasada. One mówią divide or explain, podziel lub wytłumacz, dlaczego nie podzieliłeś. Pamiętajmy, że jeżeli weźmiemy zasadę efektywności i mam nadzieję, że to wpłynie nie tylko na zamawiających, ale również na kontrolujących zamówienia publiczne. Jeżeli weźmiemy pod uwagę zasadę efektywności, to brak podziału zamówienia na części w niektórych przypadkach może się okazać właśnie właściwą działaniem zamawiającego ze względu na agregację przedmiotu zamówienia i osiąganie odpowiedniego efektu skali. W innych sytuacjach z kolei podział zamówienia na części będzie konieczny, chociażby ze względu na to, żeby w odpowiedni sposób zarządzać ryzykiem dostawy, ze względu na to, że będziemy mieli te części zdywersyfikowane, nie tylko ryzykiem dostawy, oczywiście ryzykiem realizacji również, i być może będzie taka sytuacja, że będziemy mieli różnych wykonawców, co pozwoli nam na pewną, że tak się wyrażę, przyjęcie pewnego spokoju niż w sytuacji, kiedy jesteśmy zależni od innego wykonawcy, co też w innych sytuacjach nie musi być złe. Wszystko zależy od tego, jaki mamy przedmiot zamówienia, jaka jest struktura rynku wykonawczego, jaki jest poziom skomplikowania tego zamówienia, jak się rozkładają ryzyka, co za tym idzie kwestia odpowiedzialności. W związku z tym znowu nie powinniśmy podchodzić do kwestii podziału zamówienia na części w sposób zupełnie automatyczny, tylko zastanowić się nad tym, co jest najlepszym rozwiązaniem. Oczywiście pamiętając, jaki był cel wprowadzenia podziału zamówienia na części, a celem była ochrona i promowanie mikro, małych, średnich przedsiębiorców w zamówieniach publicznych, tak żeby zwiększać konkurencyjność, tak żeby jak największa ilość wykonawców mogła uczestniczyć w udzielaniu zamówienia publicznego. Nie zawsze jednak jest to rozwiązanie najbardziej efektywne. Ta kolizja konkurencyjności i efektywności no czasem rzeczywiście może wystąpić. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia. I znowu, drodzy Państwo, musimy pamiętać, że tryb też, przedmiot zamówienia też nam determinuje w pewien sposób tryby. Możemy oczywiście udzielić zamówienia w przetargu nieograniczonym czy w przetargu ograniczonym, chociaż akurat w przetargu ograniczonym rzadko się to zdarza, ale możemy też użyć
trybów negocjacyjnych, tam gdzie jesteśmy w stanie jeszcze w sposób bardziej sformalizowany, ale jednak elastyczny, poprowadzić właśnie rozmowy z samymi wykonawcami. Może się okazać, że nasze zidentyfikowane potrzeby jako zamawiającego nie mogą być zaspokojone za pomocą rozwiązań istniejących na rynku, bo takie rozwiązania w ogóle nie istnieją, bądź istnieje potrzeba ich dopasowania do potrzeb zamawiającego. No to wtedy już wiemy, że powinniśmy iść nawet być może w kierunku partnerstwa innowacyjnego, jeżeli będzie oczywiście taka wola, będzie na to czas i będą na to pieniądze po stronie zamawiającego. Czyli sam tryb również nam wpływa, drodzy Państwo, na to, jaki efekt osiągniemy i co osiągniemy, co uzyskamy w ramach tego udzielanego zamówienia. No i to, co już mówiłem wcześniej, drodzy Państwo, dwa najbardziej takie w mojej ocenie trudne elementy tej analizy, czyli uwzględnianie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych oraz identyfikacja ryzyk. Tutaj, żeby nie wchodzić może zbyt głęboko już w jakieś tam kwestie związane, drodzy Państwo, z matrycami ryzyk tego typu sprawami, chciałbym zwrócić Państwu uwagę tylko na jedną kwestię w ramach każdego z tych punktów. Jeżeli chodzi o kwestie tych celów strategicznych, aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, tak jak powiedziałem, niektóre z nich wynikają wprost z samej ustawy. Jeżeli zakładam na przykład, że będę korzystał z takiego instrumentu, będę zobligowany do skorzystania z takiego instrumentu, jakim jest żądanie zatrudnienia pracowników wykonawcy na podstawie stosunku pracy, no to pamiętajmy, że jest to jednak klauzula o charakterze społecznym, która jakiś tam aspekt społeczny w mniejszym czy większym zakresie została wyrażona, tak, w ustawie i jesteśmy zobowiązani do jej zastosowania w przypadku zamówienia usług lub roboty budowlanej. Jeżeli chodzi o kwestie środowiskowe, pamiętajmy, że mamy instrumenty w samej ustawie, które nam pozwalają na uwzględnianie aspektów środowiskowych, chociażby poprzez wykorzystanie w kryteriach oceny ofert rachunku kosztów cyklu życia, tudzież żądania różnego rodzaju certyfikatów, tak, które będą w zakresie przedmiotowych środków dowodowych do tej ustawy. Jeżeli chodzi o kwestie innowacyjne zamówienia publicznego, no to tutaj rzeczywiście musimy mieć szeroką wiedzę, żeby w ogóle zastanowić się nad możliwością uwzględnienia tych i żądania tych innowacyjnych rozwiązań, jeśli rzeczywiście jest miejsce w naszym zamówieniu na tego typu innowacyjne rozwiązania i my wiemy, że jacyś wykonawcy są w stanie nam innowacyjne rozwiązania przedstawić. Znowu, może powinniśmy zastanowić nad bardziej funkcjonalnym opisem przedmiotu zamówienia, dopuszczaniem ofert wariantowych w postępowaniu. No oczywiście nie jest to proste i rodzi kolejne wyzwania po stronie zamawiającego, ale jeżeli ktoś szuka innowacji, no to na pewno powinien iść w tym kierunku, bądź no, można by tak rekomendować, żeby dało możliwość pokazania tym wykonawcom właśnie w jaki sposób oni te innowacje rozumieją i chcą je zamawiającemu po prostu sprzedać. Jeżeli chodzi natomiast o same ryzyka, to pamiętajmy, drodzy Państwo, że tutaj te ryzyka w tej kategorii będą się mieściły wszystkie te zdarzenia, które mogą wystąpić zarówno w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak i w trakcie jego realizacji, które po prostu będą negatywnie wpływały na cel, który sobie założyliśmy, będą wpływały negatywnie na ten efekt, który chcemy osiągnąć w ramach udzielanego zamówienia publicznego, czyli zarówno będą wpływały negatywnie na zaspokojenie tych potrzeb zakupowych zamawiającego, tych zidentyfikowanych potrzeb, jak to stanowi przepis, a z drugiej strony będą wpływały negatywnie na możliwość osiągnięcia tych aspektów środowiskowych, społecznych, jeżeli sobie tego typu aspekty również założyliśmy. W związku z tym analiza, no oczywiście możemy używać matrycy ryzyk, są takie matryce dostępne na rynku. Ja już nie chciałem tego tutaj, drodzy Państwo, wrzucać na prezentację, żeby nie przerazić Państwa tym zbytnio. Ale to nie są wcale trudne rozwiązania, można by wręcz powiedzieć, że one wiele ułatwiają, pokazują, jakie ryzyka powinniśmy identyfikować w trakcie postępowania, czy raczej realizacji samej umowy, ale co jest najważniejsze, drodzy Państwo, i wydaje się, że jeżeli już robimy taką analizę pod kątem tych ryzyk,
to powinniśmy też się zastanowić, w jaki sposób te ryzyka zminimalizować, jak tym ryzykiem zarządzać, jakie instrumenty wdrożyć, żeby rzeczywiście, drodzy Państwo, te ryzyka nam nie zaszkodziły, żebyśmy mogli w jakiś sposób zmarginalizować ich znaczenie. Czyli po prostu wprowadzamy taki element zarządzania ryzykiem. I jeśli mógłbym prosić o dalszy, o kolejny slajd, bo tak patrzę już tutaj na czas. Właśnie, kiedy należy sporządzić analizę potrzeb i wymagań? Tutaj, drodzy Państwo, żebyśmy mieli jasność. Oczywiście ja nie uważam, że to, co teraz Państwu powiem, to jest jedyny możliwy do przyjęcia pogląd. Są poglądy różne. Mówię, po dyskusjach na Radzie Zamówień Publicznych wiem, że są argumenty i za, i przeciw. Ale to, co jest istotne, ustawa wskazuje wyraźnie, że analiza potrzeb i wymagań dokonywana jest przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I w mojej ocenie, oczywiście ja pewne zamówienia, ja się zgadzam z poglądem, że pewne założenia już sobie przyjmujemy, tworząc plany finansowe i tak dalej, i tak dalej. Natomiast biorąc pod uwagę zakres tej analizy, biorąc pod uwagę kwestię rozeznania rynku, może się okazać, że od momentu, nie wiem, tworzenia planu finansowego, załóżmy na jesieni tego roku, czy nawet niektóre jednostki robią to o wiele wcześniej, do zamówienia, które ma zostać wszczęte, postępowanie ma zostać wszczęte po roku, na jesień na przykład kolejnego roku, wiele się może wydarzyć, mogą się zmienić pewne kwestie. No nawet zobaczcie, drodzy Państwo, taka sytuacja z COVID-em może mieć wpływ na to, co będziemy robić, jak będziemy to realizować i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, i jeżeli ja bym mógł coś tutaj rekomendować, to w mojej ocenie to, w którym momencie ruszamy z taką analizą, oczywiście jesteśmy cały czas przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, zależy też od samego przedmiotu zamówienia, od tej potrzeby zidentyfikowania, od tego, co my chcemy uzyskać, co chcemy zrobić, bo niektóre analizy będą wykonywane w bardzo krótki sposób, wręcz bym powiedział ograniczony, dlatego że będą to zakupy standardowe, do których zamawiający ma pełną wiedzę, jak ten rynek będzie się zachowywał, którzy wykonawcy nawet wystartują i tak dalej, i tak dalej. Ale będą też analizy wymagane dla takich zamówień, co do których naprawdę trzeba będzie się nad tymi rozwiązaniami, tymi możliwościami zastanowić. One będą wymagały więcej czasu, one będą wymagały różnego zaangażowania, większego zazwyczaj zaangażowania zamawiającego na taką analizę rzeczywiście będziemy potrzebowali po prostu więcej czasu, w związku z tym trzeba będzie zacząć je wcześniej. Pojawiają się też takie poglądy, że taką analizę w zasadzie się robi tak, na zasadzie takiej symultanicznej, tak jak się rozwija rok budżetowy, płynie u zamawiającego, tak te analizy są dokonywane. Oczywiście znowu są argumenty, które za tym przemawiają, natomiast istotne jest, drodzy Państwo, to, że te analizy też nie powinny w 100% cały czas obciążać zamawiającego, że on tylko i wyłącznie analizuje, bo potem może mu nie starczyć czasu na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia. Istotne i najważniejsze chyba jest to, żebyśmy pamiętali, że analizę musimy mieć gotową przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia. I kolejny slajd, jeżeli mógłbym poprosić. Forma analizy potrzeb i wymagań, czyli no, padają takie pytania, czy to ma być dokument, czy to ma być kilka dokumentów, czy robić notatkę z tej analizy potrzeb i wymagań, czy to ma być jakiś załącznik do protokołu, takie pomysły się nawet pojawiają. Zwróćcie Państwo uwagę, ustawa nie przewiduje obowiązku potwierdzenia dokonania analizy potrzeb, czyli mamy dokonać analizy potrzeb i wymagań zamawiającego, natomiast ustawa nie mówi, że to ma być w jakimś określonym dokumencie. Ja tutaj bym się odniósł, drodzy Państwo, i jakby tak argumentuję też swój pogląd, jednak do stanowiska Komisji Europejskiej. W dokumencie, który ja już Państwu pokazałem parę slajdów wcześniej, z 2018 roku, Komisja oczywiście nie posługuje się pojęciem analizy potrzeb i wymagań, tylko mówi o analizie rynku. Właśnie, że powinniśmy się dobrze przygotować do postępowania o udzielenie zamówienia i tam Komisja zaleca, żeby jednak właściwie udokumentować dokonanie takich analiz przed wszczęciem postępowania. I Komisja powołuje się tutaj na dwie kwestie, mianowicie na z jednej strony zapewnienie przejrzystości działań zamawiającego, no bo jednak mamy zasady jawności, transparentności postępowania, udzielenie zamówienia publicznego i w ogóle działań zamawiającego jeszcze przed postępowaniem, a z drugiej strony Komisja mówi, no jest to istotne na potrzeby ewentualnej kontroli. No i rzeczywiście, drodzy Państwo, patrząc z tej perspektywy, jeżeli przepis jest obligatoryjny, tak, i
zmusza zamawiającego do dokonania analizy potrzeb i wymagań w postępowaniach unijnych, no to rzeczywiście ten przepis powinien, czy może być, może tak powiem, w jakiś sposób skontrolowany, czy rzeczywiście zamawiający dokonał tego obowiązku, tak? Czy jeżeli on, czy ten obowiązek z ustawy został spełniony. W tym celu, przyznam się szczerze, ja moim klientom rekomenduję właśnie dokumentowanie dokonania takiej analizy. Przy prostych, standardowych zamówieniach, mimo że zamówieniach unijnych, tak jak powiedziałem, zakres tego dokumentu może być mniejszy, w innych przypadkach rzeczywiście może być troszeczkę bardziej rozbudowany. Natomiast jest papier zamawiający, dokonał analizy potrzeb i wymagań, w związku z tym no, nie można powiedzieć, że nie spełnił tego obowiązku ustawowego. Tak? I tutaj bym prosił, drodzy Państwo, o kolejny slajd. Kto powinien być zaangażowany w tworzenie takiej analizy? To jest właśnie pytanie, które się pojawia po stronie wielu zamawiających. Takie analizy, żebyśmy mieli jasność, drodzy Państwo, one są wykonywane w wielu, jak nie we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Niektóre państwa mają to zapisane w swoich ustawach, w innych państwach wynika to z dobrych praktyk. Nie tylko zresztą w Unii Europejskiej, również w Stanach Zjednoczonych, czy nawet nie wiem, w RPA, analizy takie zakupowe przed wszczęciem postępowania rzeczywiście się wykonuje. Jeżeli chodzi o same praktyki, to ja tutaj przyznam się szczerze, że spotkałem się z dwoma takimi modelami rzeczywiście gdzieś w praktyce. Pierwszy model to był model taki, który ja nazywam modelem włoskim, bo włoski konsip coś takiego rekomenduje, gdzie tworzy się zespół osób, które jakby od samego początku zajmują się tą analizą w tym samym składzie. Czyli mamy tam kogoś, właśnie tutaj te trzy kluczowe obszary muszą być reprezentowane. Pracownika merytorycznego, mamy kogoś, kto odpowiada za kwestie finansowe i mamy kogoś, kto odpowiada za kwestie prawne, czyli od samego początku monitoruje, czy rzeczywiście to, co ten kierunek tej całej analizy idzie w zgodności z prawem zamówień publicznych, czy też z innymi przepisami prawa. Natomiast mamy też taki model, który ja z kolei nazywam modelem holenderskim, z tego względu, że rzeczywiście jest on rekomendowany w Holandii przez tamtego przez centralnego zamawiającego holenderskiego. To jest taki model, gdzie rzeczywiście wąska grupa zaczyna analizę, a poszczególni pracownicy po prostu dorzucają do tej analizy swoje 3 grosze na kolejnych jej etapach. Czyli nie angażujemy wszystkich pracowników od razu, tylko na przykład kwestie finansowe, no nie wiem, to jest pierwsza rzecz, przychodzi pracownik odpowiedzialny za finanse i mówi: słuchajcie, cokolwiek byście nie wybrali, pamiętajcie, że mamy taki budżet, tego się musimy trzymać. I jakby już dalej go nie angażujemy, chyba że wyjdzie nam w trakcie analizy, że może warto było jednak dołożyć pieniądze, zmienić troszeczkę jakby kwestie w budżecie, może tego typu sprawy. Analizujemy sobie te nasze rozwiązania, kwestie prawne. W modelu holenderskim prawnik jakby dochodzi na sam koniec tej analizy i to, co wynika z tej analizy, rzeczywiście to, co już jest, wiecie, on nie będzie wchodził w kwestie techniczne, on nie będzie wchodził w kwestie tego, czy technologicznie trzeba to zrobić tak czy inaczej, tylko sprawdzi właśnie te opcje, które już z analizy wynikają i powie: to jest zgodne z prawem, to jest niezgodne, a na przykład tu występują takie ryzyka, tu te ryzyka mogą być zminimalizowane. Bo też trzeba pamiętać, drodzy Państwo, że kwestia zarządzania ryzykiem to jest też kwestia umiejętnego jakby analizowania i stosowania przepisów. I też trzeba pamiętać, drodzy Państwo, właśnie, że w niektórych sytuacjach, jeżeli będziemy mieli bardzo wymagające zamówienia, na przykład zamówienia, nie wiem, zawierające aspekty innowacyjne, w niektórych przypadkach może być rzeczywiście tak, że wiedza zamawiającego, nawet ta wiedza wynikająca z konsultacji z rynkiem, może być za mała. Będziemy potrzebowali jeszcze jakiejś wiedzy eksperckiej. Może się zdarzyć taka sytuacja, że przy tego typu skomplikowanych zamówieniach publicznych będzie trzeba tego eksperta gdzieś tam ewentualnie powołać, zatrudnić, żeby on spojrzał na tą naszą analizę i powiedział, zadecydował, czy podsunął nam jakieś rekomendacje co do tego, w jakim kierunku powinniśmy tutaj pójść. Ale znowu, to nie jest taka rekomendacja, że ten ekspert musi być zawsze. To będzie zależało od samego zamawiającego, w jaki sposób i za pomocą jakich osób będzie dokonywał tej analizy. Przy czym w mojej ocenie
drodzy Państwo, zrzucanie tego na barki osoby, która się zajmuje zamówieniami publicznymi, odpowiada za te procedury, jest po prostu kontrefektywne. To nie jest to nie jest tego typu analiza, która wymaga tylko i wyłącznie wiedzy na temat procedury. To są kwestie prawne, merytoryczne i, tak jak powiedziałem, finansowe. To są te trzy kluczowe jakby obszary pracownicze, które powinny zostać uwzględnione, jeżeli chodzi o tworzenie zespołu czy wskazywanie osób, które na jakichś tam etapach tej analizy będą za nie odpowiedzialne. I ostatnia rzecz, bo już tutaj mi się, drodzy Państwo, kończy czas. Ja bym chciał tylko zwrócić Państwu uwagę, że takim papierkiem lakmusowym, który będzie nam sprawdzał, czy rzeczywiście to, co założyliśmy sobie, zapewne też w tej analizie, nam wyszło, będzie nie tylko sama realizacja zamówienia publicznego, ale również to, co w trakcie tej realizacji się wydarzyło. Niektóre sytuacje mogą wywołać konieczność sporządzenia raportu z realizacji zamówienia. I znowu, wracając do tej naszej koncepcji, tego cyklu zarządzania zamówieniami publicznymi, musimy pamiętać, że ten raport przygotowywany, te lekcje płynące z udzielenia zamówienia publicznego, z jego realizacji, one powinny być wykorzystywane przy kolejnych analizach potrzeb i wymagań, bo może się okazać przy kolejnej analizie potrzeb i wymagań na bardzo podobny przedmiot zamówienia, że zamawiający już nie będzie musiał się konsultować szeroko z rynkiem, ponieważ już raz ten rynek rozeznał, wie, na co, czego się może spodziewać, pewne założenia przyjął. Realizacja umowy pokazała, że część była prawidłowa, część była nieprawidłowa. Wiadomo, te nieprawidłowe zamawiający powinien odrzucić przy kolejnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jakby to będzie ten element zarządzania ryzykiem, który będzie występował w analizie potrzeb i wymagań, oczywiście w sytuacji, w której ta analiza będzie, drodzy Państwo, wymagana. I ja bym prosił jeszcze zmianę slajdu. I jeszcze jedną zmianę slajdu. No właśnie, dziękuję Państwu za uwagę, bo tutaj już ten raport omawiałem częściowo ostatnio. Mam nadzieję, że dało ten wykład Państwu jakieś rozeznanie, jak ta analiza będzie wymagała. Jeszcze raz bardzo dziękuję.